zapoznać z tym. To jest w sumie tak. Stary plan pracy, nowy plan. Posiedzenie wyjazdowe do Loku. Poszliśmy na piechotę, ale nie. Witam Państwa serdecznie na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Otwieram posiedzenie. Na wstępie przeczytam tematykę posiedzenia. Jeszcze stwierdzam, iż komisja obratuje w składzie 5-osobowym. Przeczytam tematykę posiedzenia. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku posiedzenia, sprawozdanie z planu pracy komisji za rok 2015, przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016, przyjęcie protokołu z posiedzenia, z poprzedniego posiedzenia komisji, wolne wnioski i zamknięcie obrad. Od razu informuję, że protokół z poprzedniego posiedzenia komisji jest udostępniony. Można się w trakcie posiedzenia komisji z nim zapoznać. Czy ktoś ma uwagi do porządku posiedzenia? Dziękuję bardzo. Na wstępie odczytam sprawozdanie z planu pracy komisji na 2015 rok. W 2015 roku komisja w składzie Wojciech Osiecki przewodniczący, Grażyna Meksuła wiceprzewodnicząca, Marzanna Majewska, Jacek Tomasiak, Jan Ściseł, Piotr Skubiszewski i Grzegorz Siwek, członkowie komisji, odbyła 18 posiedzeń. Frekwencja obecności na posiedzeniach wyniosła średnio 85,73%. Komisja pracowała zgodnie z planem pracy przyjętym przez Radę Miasta uchwałą nr 5/28/15 z dnia 31 marca 2015 roku. Plan ten komisja zrealizowała w 100%. W 2015 roku komisja poza realizacją planu pracy zajmowała się wnioskami radnych z komisji, a były to między innymi posiedzenia wyjazdowe do Lubartowskiego Ośrodka Kultury mające na celu zapoznanie się z realizacją inwestycji, posiedzenie wyjazdowe w celu zapoznania się z propozycjami wykupu nieruchomości z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Komisja dziękuje wszystkim zaangażowanym w pracę komisji. Jeżeli ktoś ma uwagi do sprawozdania, to proszę o zajęcie głosu. Uwag nie mam, ale dwa zdania. Chciałem powiedzieć, że pracowaliśmy sporo w tym roku, że częstotliwość spotkań 1,5 razy na miesiąc to jak no taki wyznacznik naszej pracy dobry. W innych komisjach myślę, że tak często się nie spotykali i chciałem pogratulować panu przewodniczącemu, że w 100% z planu pracy się wywiązaliśmy, który też był ambitny. No i dwa te nasze spotkania wyjazdowe, to też chcieliśmy pomóc tutaj władzy wykonawczej w pewnych rozwiązaniach. Także panie przewodniczący, dziękuję, że pan dopilnował plan pracy. I wszystkim dziękuję za to roczną współpracę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w sprawie? W związku z tym, że już nikt nie chciał zabrać głosu w sprawie sprawozdania, proponuję podjęcie głosowania na temat sprawozdania i jego przyjęcie. Kto jest za przyjęciem sprawozdania z planu pracy? Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z planu z pracy komisji za 2015 rok. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok. Pozwoliłem Państwu sobie wstępny taki plan opracować. Nad tym przepraszam.
pozwolę, żeby następna przybyła radna, pani Grażyna, zajęła miejsce i przejdziemy dalej do pracy. Stwierdzam, iż od tego momentu komisja obraduje w sześcioosobowym składzie. W związku z prawdopodobnie moją pomyłką w nazewnictwie sprawozdanie, jeżeli chodzi o sprawozdanie, uwaga była tutaj, żeby to było sprawozdanie z pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w 2015 roku i wnoszę taką poprawkę, sprawozdanie nie z posiedzeń Komisji Planowania, tylko sprawozdanie z pracy Komisji Planowania jako autopoprawka. Głosujemy? Bez. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016. Pozwoliłem państwu przygotować sobie materiały. My nad tym planem luźno dyskutowaliśmy na poprzedniej komisji. Myślę, że wszystkie propozycje tutaj przez państwa radnych uwzględniłem. Jeżeli nie, to bardzo proszę o zgłaszanie. Czy państwo życzą sobie odczytanie tego planu pracy, czy... Przechodzimy do dyskusji od razu. Również załączyłem do materiałów plan pracy z poprzedniego roku jako ewentualnie wzorcowy. Niektóre punkty są jako stałe punkty przepisane. Także proszę państwa o zabieranie głosu, jeżeli chodzi o plan pracy komisji na 2016 rok i oczywiście musimy określić terminy. Nie chciałem tutaj sam stwierdzać, w jakich to ma być terminach. Wiem, że tutaj będą jakieś uwagi i radni coś podpowiedzą. Także proszę o głos. Radny Tomasz. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że nie mamy jednej rzeczy, którą przegłosowaliśmy w zeszłym roku, czyli posiedzenia wyjazdowego, jeżeli chodzi o Lubartowski Ośrodek Kultury, bo mieliśmy takowe odbyć po tych informacjach, jeżeli chodzi o zawilgocenie obiektu, przypomnę tylko, to dobrze, żebyśmy wpisali gdzieś również to posiedzenie wyjazdowe do Lubartowskiego Ośrodka Kultury. I ono może odbyć. Natomiast co do dat, jeżeli mogę również zabrać głos, to ja bym proponował tak, bo mamy rozpatrzenie wniosków w sprawie nazewnictwa ulicy oraz opracowanie planu. Więc tutaj proszę zwrócić uwagę, że wnioski, jeżeli chodzi o nazewnictwo ulic, wpłynęły w zeszłym roku w październiku. Natomiast teraz wpłynął jeszcze jeden wniosek od Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego już również też ponad miesiąc temu. Więc dobrze, żebyśmy tym wnioskiem zajęli się może jeszcze w marcu na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Bo podejrzewam, że sesja będzie 22, czyli pewnie w przyszłym tygodniu odbędą się posiedzenia komisji. Więc dobrze, żebyśmy tutaj wpisali sobie marzec, jeżeli mogę zasugerować. Jeżeli chodzi o parkową, to wydaje mi się, że dobrą datą by był chyba kwiecień, również uwzględnienie tego wyjazdu. Ale musimy to połączyć z zapoznaniem się z dokumentacją, więc albo w kwietniu byśmy zapoznali się i z dokumentacją przeparkowej i zrobili posiedzenie wyjazdowe. Albo, bo dlaczego mówię o tym, że najpierw musimy zobaczyć dokumenty, a potem dopiero pojechać w teren. Więc nie wiem, czy damy radę zrobić to, żeby w miesiącu kwietniu i zapoznać się z dokumentacją zrobić posiedzenie wyjazdowe. Więc nie wiem, czy to robić kwiecień, jedno i drugą rzecz, czy zrobić w kwietniu zapoznanie się z dokumentacją, a w maju posiedzenie wyjazdowe. Tutaj tak szczerze mówiąc nie wiem, czy starczy nam czasu, chyba że w kwietniu zrobimy dwa posiedzenia. Znowu wyrobimy 150% normy, panie przewodniczący, tak jak w zeszłym roku. Ale nie, dokumentację możemy przy okazji sesji właśnie, bo to jest na miejscu, natomiast posiedzenie wyjazdowe musi być posiedzeniem specjalnym, prawda? Które byśmy odbywali poza tym posiedzeniem, na którym byśmy zapoznawali się z dokumentacją. No i później mamy również czwórkę, więc czwórkę być może warto by było połączyć z tym posiedzeniem wyjazdowym na MOSIR, jeżeli mi damy radę. Zapoznanie się z planem tworzenia mieszkań socjalnych oraz pozyskiwaniem nieruchomości na te cele, to dobrze, żeby to był lipiec. Natomiast jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to też dobrze, żeby był, wydaje mi się, sierpień, bo pewnie wnioski do budżetu obywatelskiego będą już, rozpocznie się przyjmowanie wniosków na przyszły rok w miesiącu czerwcu. Żeby tego czasu troszkę było na zaopiniowanie, na
zobaczenie, co jest. Natomiast pozostałe kwestie, to wydaje mi się, że tutaj mamy również bardzo dużo czasu pozostałego, jeżeli chodzi o kalendarz, że możemy te sprawy realizować. To tyle, jeżeli mój głos dyskusji. Tu z uwagą słuchałem pana przewodniczącego. No, rzeczywiście patrząc na tą listę to i porównując z poprzednim rokiem, to tych punktów mamy sporo więcej. Także 200, to co powiedziałem, procent normy pewnie trzeba będzie wypracować. Nie uchylam się od pracy, bo ja akurat jako radny chciałbym i wiedzieć dużo, co się dzieje w mieście i mieć wpływ na to, w jaki sposób, co się dzieje. Natomiast taka jedna uwaga, może już na marzec byśmy nie planowali spotkania. Tydzień czasu został do okresu wielkiego, prawda, tygodnia i nie wiem, słyszałem, że pan przewodniczący sesję szykuje też, to będzie dodatkowa sesja, tak? Jeszcze nie będzie dodatkowa, ale 22 będzie sesja, to może spotkamy się przed sesją i może spróbujmy ten punkt dorzucić właśnie do tego przedsesyjnego spotkania, tak pan mówił. No to dobrze, w ten sposób tak, bo na dodatkowe spotkanie, no nie wiem, czy by był czas, bo każdy ma jakieś tam zadania na ten tydzień. Do pozostałych terminów ja większych uwag nie mam. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby ewentualnie, jeżeli nie umieściłem jakiegoś punktu, a którzy to radni by chcieli umieścić, więc też słucham propozycji. Ja tylko mam prośbę do przewodniczącego Jacka Tomasiaka. Tak, jeżeli chodzi o rozpatrzenie wniosków w sprawie nazewnictwa ulic, rozumiem, że przy następnej, które jest już zaplanowane w przyszłym tygodniu, posiedzenie komisji, spróbujemy ten punkt zrealizować. Jeżeli chodzi o zapoznanie się z realizacją dokumentacji, inwestycji, planowania, tutaj nie zgłaszał. Czy to kwiecień jest odpowiednim terminem, czy ktoś ma jakieś uwagi tutaj do... Znaczy nie. Rozpatrzenie wniosków w sprawie nazewnictwa ulic. Umawiamy się, że spróbujemy zrealizować ten punkt w marcu przy następnych obradach, posiedzeniu komisji. Teraz mamy punkt trzeci. Zapoznanie się z realizacją dokumentacji na inwestycje planowane do realizacji w 2016 roku. Kwiecień. Czy to jest zgodność tutaj terminu? Punkt czwarty. Zapoznanie się komisji ze stanem realizacji inwestycji przy ulicy Parkowej, budowa kompleksu sportowego MOSiR, posiedzenie wyjazdowe. Też kwiecień? Punkt piąty. Zapoznanie się komisji z dokumentacją kompleksu sportowego przy ulicy Parkowej, etapowanie inwestycji. To jest to, o czym żeśmy rozmawiali niejednokrotnie na sesji i też nasza komisja się tym zajmowała i był taki punkt, żeby sprawdzić, jak sprawa wygląda. Proszę. Ponieważ dwa punkty tematyką są bardzo zbieżne i może byśmy spróbowali połączyć te dwa punkty w jedno posiedzenie. No sam wyjazd to tam spędzimy pół godziny, możemy wrócić i obejrzeć dokumentację i mieć, czy najpierw dokumentację i mieć porównanie po prostu. No też. Wnioskuję, żeby połączyć te dwa punkty. I drugi wniosek mam, ponieważ tutaj pan przewodniczący zauważył, że jednego punktu w tym porządku obrad nie zamieściliśmy, o którym rozmawialiśmy na poprzedniej komisji, na poprzednim spotkaniu. I też mam taki wniosek, żeby ten punkt może dołączyć do punktu szóstego, czyli komisja wyjazdowa do szkoły podstawowej 4 w Lubartowie i połączyć to właśnie z LOK-iem. Wydaje mi się, że to by było zasadne i spokojne do zrealizowania. Może być. Czy ktoś z radnych ma tutaj uwagi do wypowiedzi radnego Ścispa? Zgadzam się z tym, że można te dwa punkty połączyć, jeżeli chodzi tylko tak, posiedzenie wyjazdowe, LOK. Prosiłbym tutaj o doprecyzowanie tego posiedzenia tematyki. My przegłosowaliśmy wniosek w zeszłym roku, jeżeli chodzi o Lubartowski Ośrodek Kultury. Tam mieliśmy zapoznać się z eksploatacją tego obiektu i sprawdzić, czy wszystko się odbywa tak, jak było to zaplanowane, czyli nie ma jakichś nieprawidłowości, jeżeli chodzi o ten obiekt.
Przypomnę, że ten wniosek został zgłoszony po tym, jak wydaje mi się, że radny Tracz zabrał głos na sesji Rady Miasta, że tam są nie za dobre warunki. Tak, proszę. Jeśli można, ja bym proponował tą komisję wyjazdową do SP4 i LOG w czerwcu. Dlatego, że jeśli nam, myślę, że przy MOSI, że będzie trochę sprawdzania i być może, że nawet z zapoznaniem się z dokumentacją jednak to będzie trochę czasu. Czy możemy to zrobić w czerwcu? Ale przepraszam, MOSIR mamy w kwietniu. W kwietniu, tak, w kwietniu oczywiście, ale... A na maj nie mamy, ale mamy nic. Rozumiem, tylko że mamy też połączone jeszcze to etapowanie inwestycji, punkt 4 i 5. Zgadza punkt się, jako kwiecień, tak. Punkt 5 jest w kwietniu, czwarty... Czy wyrobimy się w ogóle z tymi dwoma punktami w kwietniu? To jest jedno posiedzenie. My nie robimy tam kontroli jako komisja rewizyjna, a jedynie sprawdzamy, zapoznajemy się z... Wydaje mi się, że była komisja przecież, która... Zresztą jest nowy dyrektor wybrany MOSIR-u, z którym też w sumie dobrze. A jeśli przełożymy tą komisję wyjazdową na czerwiec, to będzie problem, żeby ją na czerwiec przełożyć, bo w czerwcu też nie będziemy mieć tutaj żadnych rzeczy. Pan przewodniczący Tomasiak tutaj chciał zabrać głos. To znaczy z tych wypowiedzi i to podstawą, co miało być do sprawdzenia tego LOK-u, to maj to i tak jest, uważam, zbyt późnym miesiącem, ponieważ mieliśmy go sprawdzić pod kątem eksploatacji. Skargi, które były i z tego, co słyszałem od radnego Tracza, to tam jest po prostu duże zawilgocenie, więc no, wejdziemy w miesiąc czerwcowy, kiedy będą dość duże upały i tak naprawdę nie ocenimy tego, jak ten obiekt zachowuje się po jesieni, a chyba chcemy zobaczyć po prostu, jak on funkcjonuje po sezonie zimowym, po tym sezonie mokrym, prawda? Czy to są prawdziwe doniesienia, czy nieprawdziwe? A wydaje mi się, że w tym miesiącu, no jeszcze, jeżeli by coś miało być, to będzie to uwidocznione w ten sposób, że będą jakieś tam odpryski na ścianach. Natomiast w późniejszych miesiącach wakacyjnych, no to dobrze wiemy, że są to miesiące, kiedy już ani nie ma, nie pracuje centralne ogrzewanie. W maju zresztą też już często nie pracuje centralne ogrzewanie, więc to jest taki ostatni miesiąc. Tak naprawdę powinniśmy zrobić to w kwietniu, ale ze względu na to, że w kwietniu są dość intensywne te prace, a tutaj zaproponował przewodniczący Ściseł również datę majową. Ja się zgadzam z tą propozycją, tym bardziej, że w czerwcu dobrze, żebyśmy zapoznali się z, jeżeli chodzi, planem tworzenia mieszkań socjalnych, bo to już dosyć dużo będziemy wiedzieli. Podejrzewam, że pewnie będziemy musieli, chociaż nie będzie to w planie pracy komisji, odbyć również posiedzenie wyjazdowe, bo tam pewnie będą jakieś propozycje przebudowy któregoś z domów, który pewnie będzie zakupiony, ten, który opiniowaliśmy w zeszłym roku, więc tutaj należy się spodziewać, że czerwiec będzie później dość intensywny. Lipiec i sierpień, dobrze wiemy, że to są miesiące, kiedy większości radnych nie ma, więc trudno nam będzie zaplanować jakoś taką intensywniejszą pracę, a na jesień byśmy ale w sierpniu, pamiętajmy jeszcze, że tutaj wcześniej o tym mówiłem, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to tutaj również musimy w sierpniu koniecznie spotkać się i tutaj nie możemy tej daty przyłożyć, bo to będzie już miesiąc, kiedy te projekty do budżetu obywatelskiego, one i wpłyną i już będzie można zobaczyć, co to jest, prawda? Tak mi się wydaje. Dlatego ja bym proponował, żeby utrzymać ten termin majowy tu zaproponowany przez przewodniczącego Ścisła, bo to jest naprawdę i tak za późno. Dziękuję. Czy jeszcze jakiś głos? Jeżeli trzeba, poddamy każdy punkt i każdy termin pod głosowanie. Czy zgadza się pan radny z tym, żeby to był maj? Zgadzam się. Dobrze. Tak, więc następny punkt to będzie punkt 5 po nowej numeracji. Punkt 6. Zapoznanie się komisji z planowaniem komisji z planem tworzenia mieszkań socjalnych oraz pozyskiwanie nieruchomości na te cele. I tutaj padł termin lipiec. Czerwiec. Czy ktoś ma jakieś obiekcje do tego terminu? Nie, dziękuję. Punkt 7. Tak, proszę. Chciałem tu poddać pod ewentualną dyskusję, czy
pod rozwagę koleżanki i kolegów tutaj, czy właśnie te dwa punkty, które dotyczą budżetu obywatelskiego, nie dałoby się połączyć w jeden na wspólnym posiedzeniu, zrealizować te dwa punkty. Jeden dotyczy budżetu obywatelskiego, tylko dokumentacji, drugi dotyczy wyjazdu, żeby obejrzeć te wybrane inwestycje w budżecie obywatelskim. W mojej opinii wydaje mi się, że się udało to połączyć, to posiedzenie. Rozdzielając te dwa punkty, miałem na uwadze, że pewnie w połowie roku byśmy zajęli się jakby zapoznaniem się z tworzeniem dokumentacji na te projekty i ewentualnym ich realizacji, a drugi punkt, jeżeli chodzi już o samą realizację tych projektów, nie wiem, czy da się, bo jeżeli jest tworzona dokumentacja, to nie są jeszcze realizowane projekty, także wydaje mi się, że się nie da. Nie chciałbym tutaj, chyba że ktoś ma na, to nie są moje wnioski, jeżeli chodzi o ten budżet obywatelski, chyba że zamysł tych punktów był inny i źle sprecyzowałem wnioski, więc proszę o poprawienie. Tutaj chciałem się przychylić do pana przewodniczącego. Faktycznie ja zrozumiałem to opacznie też, bo myślałem, że to są już nowy budżet obywatelski, a my rozmawiamy o budżecie obywatelskim, który był w 2015 roku, zostały zgłoszone projekty. Więc faktycznie, jeżeli chodzi o zapoznanie się z dokumentacją, to miesiącem dobrym byłby lipiec, bo będziemy po przetargach, pamiętacie państwo, podnosiliśmy to i będzie można to już ocenić. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazdowe posiedzenie, to ono, myślę, że listopad, tuż przed zamknięciem sezonu budowlanego, byłby tym miesiącem odpowiedniejszym, żeby sprawdzić, co zostało wykonane w oparciu o tą dokumentację, z którą zapoznamy się w miesiącu lipcu, bo będziemy też wiedzieli, na co udało się przygotować dokumentację, a co tam miało problem albo cokolwiek innego. Tak mi się wydaje. No bo listopad to jest ostatni miesiąc, w którym no jeszcze, jeżeli nie będzie oczywiście nie ciśnie mróz, coś będzie się działo, ale na pewno już wszystko powinno być wykonane. Prawie wszystko. No poza jakimś instalacją kamer, bo to można robić również w dużym mróz i to, co prace ziemne wymaga, musi być zrobione wcześniej. Hydrauliczne, tak jak fontanna, czy tak jak ma powstać nad wieprzem wiata, to również to musi być wykonane w miesiącach wcześniejszych. Czyli lipiec byśmy zrobili dokumentacja, a listopad żeby zrobić posiedzenie wyjazdowe, żeby ocenić, co się udało wykonać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakiś, chciałby się wypowiedzieć odnośnie tych dwóch punktów i jego łączenia? Czyli zgody, pan radny przewodniczący Siseł przyjął to i nie zgłasza. Czyli byśmy mieli punkt 7, 8. Punkt 9. Wnioski do budżetu na rok 2017. I to jest punkt przepisany z poprzedniego, w poprzednim okresie był we wrześniu. Wydaje mi się, że on był trochę za wcześnie, za wrzesień czy nie październik. Punkt 10. Zapoznanie się komisji z realizacją budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku, wnioski i propozycje. I tutaj moje pytanie, to jest też punkt przepisany z roku ubiegłego. On był we wrześniu. Więc wrzesień, tak? I punkt 11. Zapoznanie się komisji ze stanem zaawansowania realizacji inwestycji. Z tym, że tutaj mój błąd w 2016 roku. Nie. Ze stanem zaawansowania realizacji inwestycji w 2016 roku oraz wykonaniem planowanych dokumentacji technicznych na inwestycje planowane w roku 2017. Po prostu zjadłem 2016, więc proszę tutaj o wprowadzenie poprawki. I teraz, czy państwo mają jakieś obiekcje co do tego punktu i ewentualnego jego terminu? Październik? Okej.
Z tych propozycji, o których żeśmy rozmawiali na poprzednim posiedzeniu i ewentualnych moich propozycji, byłoby tyle, jeżeli ktoś z Państwa chciałby dodać coś do pracy komisji, to bardzo proszę. Nie ma chętnych, dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do, bo musimy przegłosować, tak? Przechodzimy do głosowania nad plan pracy komisji. Czy życzą sobie Państwo, żebym odczytał ten plan pracy komisji, czy po prostu przechodzimy do głosowania? Czy dodatnie ma sporu? To jest tak, punkt pierwszy, opiniowanie projektów uchwał na sesję cały rok. Punkt drugi, rozpatrzenie wniosków w sprawie nazewnictwa ulic Marzec. Zapoznanie się z realizacją dokumentacji na inwestycje planowane do realizacji w 2016 roku kwiecień. Punkt czwarty i piąty łączymy i to jest jedno posiedzenie kwiecień, a to chwileczkę, to trzy punkty łączymy w takim razie. Nie, dwa. A zapoznanie się z realizacją dokumentacji, to będziemy w kwietniu robili dwa posiedzenia? No jedno przy normalnym posiedzeniu, a jedno wyjazdowym. Aha, dobrze. Punkt piąty, komisja wyjazdowa do szkoły podstawowej numer 4 oraz komisja wyjazdowa do LOKU i to jest na maj. Punkt szósty, zapoznanie się komisji z planem tworzenia mieszkań socjalnych, czerwiec. Punkt siódmy, zapoznanie się komisji z realizacją dokumentacji projektów z budżetu obywatelskiego, lipiec. Punkt ósmy, komisje wyjazdowe dotyczące realizacji projektu budżetu obywatelskiego, listopad. Punkt dziewiąty, wnioski komisji do budżetu, wrzesień, październik. Punkt dziesiąty, zapoznanie się komisji z realizacją budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku, wrzesień. I punkt jedenasty, zapoznanie się komisji ze stanem zaawansowania realizacji inwestycji oraz wykonanie planowanych dokumentacji technicznych na inwestycje planowane w 2017 roku, październik. Nikt nie ma sprzeciwu? Proszę. Czy po zatwierdzeniu tego planu pracy w trakcie tego całego roku 2016 będzie możliwość zmiany tego planu pracy, czy będziemy musieli się sztywno tego trzymać? Jeżeli chodzi o plan pracy, to dobrze by było, gdybyśmy ten plan pracy wykonali tak jak w tym roku. Jeżeli chodzi o dodatkowe wnioski, zawsze na każdej komisji można złożyć taki wniosek i o ile komisja przychylnie się większością głosów do niego przychyli, też będziemy nad nimi pracowali. Dodatkowe jeszcze jakieś punkty. Tak jak w tym roku, sam pan wie, uczestniczył pan w pracach naszej komisji, wiele takich wniosków było i raczej każdym wnioskiem złożonym przez radnego nasza komisja się zajmowała. Proszę. Jeszcze przewodniczący Tomasiak, proszę. Z tym, że tutaj chciałem zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o zakres kontroli, jeżeli chcielibyśmy przeprowadzać, to takich dodatkowych punktów nie będziemy mogli sobie wprowadzić bez poprawienia planu pracy komisji, żeby skontrolować, to musimy mieć upoważnienie Rady Miasta, więc wnioski takie szybkie, wnioski związane z jakimś posiedzeniem wyjazdowym, czy czymś, o co poprosi nas burmistrz, tak, ale jeżeli by to miało dotyczyć jakiejś kontroli dodatkowej, to wtedy musielibyśmy ten plan zmieniać, bo nie możemy przeprowadzać żadnych czynności kontrolnych bez upoważnienia nas przez Radę Miasta jako komisji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nikt z radnych nie chciałby zabrać głosu, więc przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego planu odczytanego pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta w Lubartowie na 2016 rok? Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Przepraszam, bo ja się nie zapoznałem. Dlatego chodzi mi, czy to jest ostatnie.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Też zacznę wytykać, jeżeli ktoś się zacznie spóźniać, nagłaśniać. Kto jest z Państwa za przyjęciem protokołu nr 18 na 15 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego w dniu 18 lutego 2016 roku? Komisja jednogłośnie przyjęła protokół. Przechodzimy do punktu 6. Wolne wnioski. Liczę tutaj na dość burzliwą dyskusję. Kto z Państwa chciałby złożyć jakiś wniosek? Nikt, dziękuję Państwu bardzo. Zamykam obrady. Burmistrzów nie ma. Przepraszam najmocniej, pismo wpłynęło i to pismo, z tego co mi pan przewodniczący mówi, że odczytywał na sesji Rady Miasta. Jest to pismo, ja tylko pokrótce powiem odnośnie nazwania placu, ulicy lub placu imienia księdza prałata Andrzeja Tokarzyskiego, który w dniu 17 października przypada 10. rocznica śmierci. I tutaj tym punktem na pewno zajmiemy się i ten wniosek będzie rozpatrywany jako nasza komisja branżowa na posiedzeniu komisji odnośnie nazewnictwa ulic. Także wydaje mi się, że nie potrzeba, żebym odczytywał. Dziękuję Państwu bardzo. Tak jak zamknąłem posiedzenie, nie otwieram.